Bobiś mówi proszę, dziękuję i przepraszam. Bajka dla dzieci o uprzejmości i magicznych słowach. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych przygód Bobisia. Bobiś jest w parku z mamą. Mama siedzi na ławce obok sąsiada, pana Janka. Rozmawiają, a Bobiś gra w piłkę z Martą i z Antosiem. Piłka jest nowa i strasznie fajna. Antoś dostał ją na urodziny. Marta kopie do Antosia. Bach! Podaj! Woła Antoś. Antoś przyjmuje piłkę i podaje do Bobisia. Bobiś bierze zamach i... Piłka leci bardzo, bardzo wysoko. Pac! Spada tuż pod nogi pana Janka. Bobiś szybko podbiega do sąsiada. Masz siłę w nogach, Bobisiu! Mówi z uśmiechem pan Janek. Pochyla się, wyjmuje piłkę z podławki i podaje ją Bobisiowi. Bobiś bardzo się śpieszy. Chce już wrócić do grania. Bierze piłkę z rąk sąsiada i odwraca się w stronę dzieci. Kochanie, zapomniałeś podziękować panu Jankowi. Delikatnie upomina go mama. Dziękuję! Rzuca pospiesznie Bobiś. Wydaje się trochę roztargniony. Nogi aż wyrywają mu się do biegu. Antoś i Marta czekają, a teraz jego kolej, żeby kopać. Szybko odwraca się i biegnie do przyjaciół. Bobiś i mama wracają do domu. Zbliża się pora obiadu, a Bobiś jest wyjątkowo głodny. Po meczu z Martą i z Antosiem głośno burczy mu w brzuchu. Brr, brr! Synku, widziałam, że bardzo podobało ci się dziś w parku. Zagaduje mama. Tak, było odjazdowo! Potakuje Bobiś. Byłeś bardzo zajęty grą, prawda? Kiedy pan Janek podał ci piłkę, nie powiedziałeś nawet dziękuję. No tak. Przyznaje Bobiś. Nauka dobrych manier to bardzo ważna rzecz. A co to dobre maniery, mamo? Dopytuje Bobiś. To traktowanie innych miło, tak jak sami chcemy być traktowani. Tłumaczy mama. A znasz bajkę o magicznych słowach? Nie. Bobiś kręci głową. Wygląda na zainteresowanego. A wiesz, o jakich słowach mówię? Bobiś się zastanawia. Dziadek pokazywał mu niedawno różne sztuczki z odgadywaniem kart i znikającymi piłeczkami. Jakich słów używał wtedy dziadek? Wiem! Krzyknął nagle Bobiś. Magiczne słowa to abrakadabra, czary mary i hokus pokus. Mama się śmieje. Nie do końca o te słowa mi chodziło. Magiczne słowa, które mam na myśli, to proszę, dziękuję i przepraszam, wyjaśnia mama. Ale one nie są magiczne, dziwi się Bobiś. Oj, są, mają wielką moc. Kiedy prosisz, jest duża szansa, że ktoś wyświadczy ci przysługę. Kiedy dziękujesz, uczysz się wdzięczności i zaczynasz dostrzegać wszystkie dobre rzeczy, które cię spotykają. A mówienie przepraszam pomoże ci zrozumieć, co zrobiłeś źle i jak możesz to naprawić. Bobiś kiwa głową, ale nie bardzo rozumie. Mama chyba to dostrzega, bo zaraz potem proponuje. Mam świetny pomysł. Poćwiczmy razem te magiczne słowa. Co ty na to? To będzie nasze wspólne zadanie na następne dni. Zobaczysz wtedy, jak dużo się zmieni, kiedy zaczniesz ich używać. Bobiś się zgadza. To brzmi jak wyzwanie, czyli coś, co Bobiś lubi najbardziej. Przy obiedzie Bobiś opowiada tacie o swoim dniu. Spotkałem Antosia i Martę! Mówi i szybko zjada makaron, który mama nałożyła mu na talerz. Antoś przyniósł piłkę! Jest czatowa! Graliście w nogę? Tata się uśmiecha. Też bardzo to lubiłem, kiedy byłem mały. Tak! Raz piłka poleciała tak wysoko, że prawie utknęła na drzewie! Mówi podekscytowany Bobiś. Naprawdę? Tata unosi brwi. A kto tak mocno kopał? Ja! Odpowiada z dumą Bobiś i zjada kolejną kluseczkę. Sam chętnie bym znów pograł, mówi tata. Wygląda na zamyślonego. Nagle Bobiś wpada na świetny pomysł. Tato, kupmy piłkę! Będziemy wtedy grać razem! No nie wiem, synku, masz już naprawdę dużo zabawek, odpowiada tata. Mama znacząco patrzy na Bobisia. Zaraz, wyzwanie! Bobiś przypomina sobie jedno z magicznych słów. Proszę, tato, pograjmy razem, proszę, proszę! Prosi Bobiś.
Skoro tak ładnie prosisz, uśmiecha się tata i mruga do Bobisia. Zjedz szybko, a jeszcze zdążymy do sklepu. Wow, ale super! Bobiś bardzo się cieszy. Następnego dnia Bobiś budzi się wcześnie rano. Jest sobota i tata obiecał, że po śniadaniu pójdą do parku pograć w piłkę. Bobiś nie może się doczekać. Wbiega do kuchni i widzi tatę. Tata robi jajecznicę. Ho, ho, czy to mój zawodnik, słynny Bobinio? Tata uśmiecha się szeroko na widok Bobisia. Mama powiedziała mi o waszym wyzwaniu. Wczoraj pięknie prosiłeś o piłkę, więc dziś przyszedł czas na kolejne magiczne słowo. Zrobimy dziś dzień dziękowania. Zadanie na dziś to podziękowanie każdej osobie, która nam pomaga albo zrobi dla nas coś miłego. Dzięki temu zobaczymy, ile dobrego dzieje się wokół nas. Brzmi dobrze, mówi mama, która właśnie weszła do kuchni. Ja zacznę. Dziękuję za tę pyszną jajecznicę. Mama całuje tatę i ze smakiem zjada śniadanie. Ja też dziękuję, mówi Bobiś i prędko siada do stołu. A kogoż my tu mamy? Po drodze do parku Bobiś spotyka panią Mrugalską. Pani Mrugalska mieszka w domu obok. Bobiś bardzo ją lubi. Zawsze opowiada ciekawe historie i pozwala bawić się stetoskopem. To takie specjalne słuchawki, przez które słychać jak bije serce. Stuk puk, stuk puk, stuk puk. Pani Mrugalska jest lekarką. Dzień dobry, wita się tata, a Bobiś szeroko się uśmiecha. Dzień dobry, sąsiedzi, idziecie do parku? Tak wcześnie? Dopytuje pani Mrugalska. Będziemy grać w piłkę! Bobiś z dumą pokazuje swoją nową piłkę. O, trochę ruchu na świeżym powietrzu nigdy nie zaszkodzi. Pani Mrugalska mruga do Bobisia. To bardzo zdrowo, a ja coś dla ciebie mam, Bobisiu. Przypomina sobie pani Mrugalska i sięga do kieszeni. Po chwili wyjmuje z niej kolorową naklejkę. Jest na niej napis odważny jak lew i śmieszny rysunek lwa. Mam nowe naklejki w swoim gabinecie. Chcesz je przetestować? O tak! Bobiś bardzo się cieszy, a potem przypomina sobie o wyzwaniu magicznych słów. Dziękuję! Dodaje szybko. Chce pani pograć z nami? Nie, dziękuję, ale wy bawcie się dobrze. Do zobaczenia! Jak pięknie podziękowałeś, Bobisiu! Chwali go tata. Jestem z ciebie dumny. Bobiś cieszy się, że tata go pochwalił, a jeszcze bardziej cieszy go nowa naklejka. Bobiś i tata wracają do domu. Cały ranek grali w piłkę. Teraz Bobiś umył ręce, przebrał się w czyste ubranie i pomógł rodzicom zrobić pranie. Sam włożył do pralki wszystkie ubrania, a było ich dużo. A teraz, Bobisiu, pobaw się chwilkę. Niedługo obiad, mówi mama. Bobiś od razu chwyta piłkę. Już wie, w co chce się bawić. Poćwiczy odbijanie główką, tak jak pokazał mu tata. O nie, kochanie, w domu nie gramy w piłkę, upomina mama. Jak kopniesz za mocno, możesz coś zniszczyć. Odłóż proszę piłkę i pobaw się czymś innym, prosi mama i wychodzi do kuchni. Bobiś się zastanawia. Co tu zrobić? Rozgląda się dookoła. Niedaleko leżą klocki. Wczoraj budował z mamą wysoką wieżę, ale dziś nie chce się nimi bawić. Na stole jest blok rysunkowy i kredki. Ale na rysowanie Bobiś też nie ma ochoty. Najbardziej chce pobawić się piłką. Zrobi to cicho, żeby mama nie słyszała. Tak, to dobry pomysł, myśli Bobiś i zaczyna ćwiczyć odbijanie. Ups, piłka zsunęła mu się z kolana i prawie trafiła kota. Miau! Kot głośno zamiałczał. Chyba nie jest zadowolony. Ciii! Bobiś ucisza kota. Kita, bądź cicho, bo mama usłyszy. Kot wydaje się obrażony. Odwraca się do Bobisia ogonem i zaczyna lizać łapki. Bobiś dalej odbija. Idzie mu bardzo dobrze. Aż tu nagle, bach, piłka strąca wazon. Kwiatki wysypały się na podłogę. Cała woda wylała się, a wazon rozbił się na małe kawałeczki. O nie! Bobiś jest przestraszony. Co teraz powie mamie? A może powiedzieć, że to sprawka kity? Bobiś patrzy na kota, który ostrożnie chodzi dookoła zbitego wazonu. Ale zaraz potem Bobiś przypomina sobie jedno z magicznych słów, jakich uczyła go mama. Bobiś zerka na naklejkę od pani Mrugalskiej. Tata przykleił mu ją do bluzy.
Bobiś wie, że jest tam napisane dzielny jak lew. Tata mu powiedział. Tak, będę dzielny jak lew. Decyduje Bobiś. Zamiast uciekać idzie prosto do mamy i odważnie przyznaje się do błędu. Przepraszam, że zbiłem wazon. Mówi Bobiś i smutno zwiesza głowę. Mama przytula Bobisia. Nie szkodzi, kochanie. To tylko rzecz. Ale przykro mi, że nie posłuchałeś, kiedy prosiłam cię, żebyś nie bawił się piłką w domu. Bobiś pociąga nosem. Jest mu wstyd, że nie posłuchał mamy. Przepraszam, mamo. Powtarza i wtula się w mamę. Podoba mi się, że przyszedłeś do mnie i przyznałeś się do winy. Nauka przepraszania to trudna rzecz, a bycie odpowiedzialnym jeszcze trudniejsza. Jestem z ciebie dumna, Bobisiu. Jestem odpowiedzialny? Pyta Bobiś. A co to znaczy? To znaczy, że gdy zrobisz coś źle, nie boisz się zaakceptować skutków swojego zachowania. Nie boję się! Jestem odważny jak lew! Rau! Mówi Bobiś i pokazuje mamie nową naklejkę. Ale jakie to skutki, mamo? Pyta Bobiś niepewnie. Mama się uśmiecha i bierze go za rękę. Ach, skutek jest taki, że czeka nas teraz dużo sprzątania. Ale razem na pewno szybko się z tym uwiniemy. Pomożesz mi posprzątać, mamo? Pyta Bobiś. Proszę! Oczywiście, kochanie, zapewnia go mama. Dziękuję! Cieszy się Bobiś. Widzisz, jaką moc mają magiczne słowa? Przepraszam, pomaga naprawić każdą sytuację. Proszę, zapewnia nam pomoc. A dziękuję, zdobywa serca innych osób. Masz rację, mamo. Zgadza się Bobiś. Znam już wszystkie magiczne słowa. Mówi Bobiś z dumą. I są 100 razy lepsze niż czary-mary, hokus-pokus i abrakadabra. Porozmawiajcie. Jakich 3 magicznych słów nauczył się dziś Bobiś? Dlaczego warto ich używać? Kiedy mówimy proszę? Kiedy mówimy dziękuję? Kiedy mówimy przepraszam? Zróbcie razem dzień dziękowania. Spróbujcie dziękować sobie za wszystkie miłe rzeczy. Zauważycie wtedy, jak wiele dobrego Was spotyka. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych przygód Bobisia.